Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, to Miki. I dzisiaj tutaj z chałupy wychodzę wieczorem, bo wieczór jest i jadę dokarmiać kukurydzę. I idę, Wieczór jest? no 19. A, teraz mi się zrobiła. No i ten, jadę dokarmiać kukurydzę sobie, tu Waltra widzicie, stoi na środku podwórka, czy na środku przejazdu. No tutaj wiaty porozwierane, tam nawozy porozkładane. No, tu widzicie Amistra Extra. Tamten. Nie wiem do czego on służy, ale na pewno do dokarmiania kukurydzy za pomocą otryskiwacza. No i ten, i lecimy sobie ogólnie. Ja tu sobie mojego pilmecika małego zapinam. No i jako, że jest wieczór, to trzeba jechać opryskać, jak to już wypada. Bo jak to kto tam wie ze wsi, to zawsze widział pewnie, że. Jak wieczorem jadą wszyscy pryskać. No No i dokładnie. jak wszyscy, to ja też. Sąsiad też tu przyjechał. Moja Ja pryską. tu po obrządku jestem prawie godzinę już. Krowy wydujone, wiecie o co chodzi. No i lecimy chyba do ostatniego odcinka, nic nie kupowałem. Boże, ty mój mikser słychać? Trochę. Jezu Chryste, przepraszam bardzo serdecznie. A teraz tak, światła zapalimy. Widzicie, migacz to tu dobry jest w 900. Ale tam na wad ten mikser. No bo to stary jest takie, nie, że Jezu Chryste. Nie. Ale to ja sobie może ogólnie zaodtabuję. Jezu Chryste Facebook. Czekaj, no. Tak. Na grę pokazuję, no to dobrze. Trochę sobie mikrofon przyciszę. Nadal? Nie, już teraz nie. Dobra, to ja sobie już mikrofon dobrze ustawiłem. No, lecimy 900, to widzicie na pięknych kołach. Ostatnio też jeszcze nie jeździliśmy, ale to z nawozami. No i ten. Sąsiadzej. Tema. A ty belki podświetlanej nie ma? Nie, nawet światło nie mam włączone. Aha. Bo jeszcze jest widać. Chyba mnie żarówka oszczędza, tu po moim polu chyba trochę jeździł. Nie. A co to za ślady są? Na pewno tam nie byłem. Dobra, jakby dzisiaj ręcznie rozkładamy opryskiwacz wszędzie, tutaj są one same tak lecą. No i jak widzicie, zboże tak obsiane też w koło kukurydzy, bo żeby wygodnie po prostu było za ścieczkarnią jeździć, a jest tak posiane akurat na jeden przejazd opryskiwacza, tak na około, nie? No i co? I lecimy sobie na pełnej. No tak. No i ten. Dokarmiane do zboże dlatego opryskiwaczem też, bo rozsiewacz ma większy po prostu rozrzut. I ten, i dlatego opryskiwaczem do karmy, żeby raz wjechać i mieć spokój. Ty idealnie na rozpięty opryskiwacza jest, nie? Potem No bo będzie. tak wymierzyłeś. No ale opryskiwacz ma 15 metrów, ja nie wiem, jak ja to zasiałem, że tak akurat. Że ja A siałem na. może ma więcej? No, mniej raczej. Nie wiem, bo może ja 16 metrów siałem, nie? Nie wiem, ale tu dalej na pewno będzie szersze pole, bo to pamiętam. No, kukurydza, jak widzicie, dosyć dużawa. Jeszcze będzie czek. O Jezu, promocja New Holanda, widzicie tam na pełnej. Ma biury. Na New Holanda też promocja jest. Na pełnej. A na biury jest przecena. A ciekawe, czy ten. Czy przecena i promocja ginie, to jest to samo. Czy tu się lance reguluje w tym w opryskiwaczu? Na pewno nie. Bo tu kukurydzę to ja tak pokaram tylko lancami, że. Może na podejście będzie. Tu widzicie, samba. Mi by się teraz przydały te sekcje, nie? Ale to nie wiadomo, czy opryskiwacz, bo opryskiwacz musi być dostosowany do tego jeszcze. O, ten mój pewnie by działał, bo jak on był na konteście? On nie był chyba. Był, on był na konteście na pewno. Nie wiem. Żeby tak, żeby kukurydzę nie ujeżdżać. No, idealnie się mieści wrzątka, jak widzicie. Cienkie koła, dobre są wszystkie. No, tylko ta bałka nie jest podnoszona, jak delikatnie ruszam, to Boże, jak ja będę potem na ten. Na roboki i na chwasty pryskał. Boże, masakra to będzie. Sąsiada pożyczył pryskiwacz, żeby wyższy był. No, ogólnie to sobie chyba zaraz tu podjadę Waltrą z Dużycą, bo trochę tak patrzę, to tego oprysku ubywa. No, A i mimo, że styknie. no, to tam masz ciągany, to większa pojemność. A ten mój to na razie mi też wystarczał opryskiwacz. Może 2 sezony i nie zmienię, bo też już pola właśnie kolejne oferty od ludzi ze wsi przychodzą, że chcą tu ziemię sprzedać, bo widzę, że a ja mam pieniądze na koncie, to ten, no to kupimy.
No, na razie masz. Czemu na razie? To miałeś kombajn kupić, a tak byś już nie miał. Nie, mam kombajn wprowadzony w sezonie. Zobaczę, jak się Bizony w tym roku obrobi, nie? No na pewno gdzieś porównywalnie do mnie. No, ty masz tak więcej koszenia, a ja teraz 10 na godzinę, to prędzej od ciebie bym możliwe skończył w końcu. No na pewno będzie miał, bo ty masz kukurydzę, nie? No, jeszcze kukurydza, tym bardziej. No, a ja mam wszystko zboże i praktycznie, no i oliste. I strączkowy. Dobra, dla mnie to jest wszystko zboże. Jezu, dzisiaj i on na Jak rolnika się idzie. muci kombajnem od zboża, to wszystko jest zboże. I on na rolnika idzie w tym roku. Nie na rolnika, na agrotronika i na mechanizatora rolnictwa. To i tak będziesz To musiał. jest różnica. Tak kierunek rolniczy i tak. Ale to jest różnica. O Boże. Mi tu się jakiś Edek na zdjęcie nie wyjebał. Dobra, tym, Tero, ja tak. Bym pojechał 60, bym powiedział, po co Waltrom ty jedziesz, chłopie, od 60 będzie odpiął. A mi się wałka nie chce 60 odpinie, tak to bym pojechał 60, wiadomo. Chcę Walter, wsiądę, to moment damy. Waltrze to jest wygoda. Waltra jest szybka, to jak potem na te dalsze pola pojadę pryskać, bo jeden ten mister jest dokarmiający, a reszta jest ten przeciwgrzybowy i Tak, przeciw tak, 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 rybak. tak, tak, tak. No i ja tam mam taki, no nie wiem jak ty. Tak, no. No, i ten. Teraz jakoś sobie tu zajadę, tak żeby było dobrze. Ja mam ten przeciwgrzybowy, nie? Razem ten z dokarmianiem, bo sypię mocznik i siarczan magnezu. To jest przeciwgrzybowe takie, wiesz? Aha, czekaj, ja to zobaczę, czy się aby zmieściłem. No, Partego by przejechał tą osobówką, ale przejadę, bo jeszcze po milicję zadzwoni. Widzicie, akumulator się zaraz cały wyczerpie. Dobra, będzie. Teraz ja podjadę bliżej tamtego Amistaru, tego dobrego. Od Syngenty. Audycja trochę. Może się zostawić łapkę w górę oczywiście, bo łapka w górę to obowiązkowa rzecz. No. Zasięgi trochę mi ten wspomożecie i będzie gitara. I No bo też. później jak podpiszą to całe akta 2, to już będzie ciężko, już nie będziemy nagrywać farminga. Ale tam będzie pierwotny akta 2, bo wszyscy tu kiedy wkurzałem, że tym naturze. Tak nic się nie zmieni zbytnio i tak. No jak się nie zmieni, nie będziemy mogli nagrywać farminga, chyba że podpiszemy umowę z farmingiem. Ty się znasz. No tak samo jak Fortnite'a streamują, to tak też będą musieli podpisać umowę. Nic się Miki nie zmieni, tam zobaczysz. No. Wszyscy tak mówią. Znaczy nie tak jak ty, znaczy część mówi tak jak ty, a ci co. Najwięksi youtuberzy mówią tak jak ja mówię. A ty jesteś najmniejszym youtuberem. Ale nie, bo ja to od nich słyszałem. No. Dobra, cykniemy sobie zdjęcie, tu sobie jadę trochę na tą trawę. A ja się dziwię, czemu mam lagi. Na świata przecież muszę pracować, nie? O, i zdjęcia musiałem robić. Jeszcze ja. No, tu trochę sklizna takie pole. Chyba pierwsza rzecz jaka jest zrobiona na tym polu na odcinku w ogóle, bo tak to kukurydzę sobie zasiałem poza odcinkiem. Wczoraj i tam trochę długo szło, ale nie wiem co to da rany, tylko piernikiem i malikiem. No. Tur zdjęty, oczywiście rzadko kiedy zakładany do 900 teraz. Na żniwa dopiero raczej będzie założony. Ale to Dobra, też. opryskamy, lecimy do domu. Też na pewno później. Ogólnie ze ściąłem też właśnie trawę na kiszonkę i sianą kiszonkę sobie zrobiłem. Oba. Ale ta marzena na pełne ogólnie. No tak. I ten, no i ściąłem sobie właśnie trawę na sianą kiszonkę. Zakisiłem w silos. Tą starą folią przykryłem i na nowej nie kupowałem, bo ten siano kiszonki tyle tam jest, co spasę może. Akurat jak ta kiszonka będzie, to już na pewno nie będzie tam te siano kiszonki. A ogólnie ten pan Miki, co my byliśmy u niego na kiszonce 2 lata temu, No. to on jeszcze tej fryzmy pierwszej nie skończył. Tak. No, jeszcze tam ma na tydzień może, jak nie więcej. To dobrze, że nie skończyło, chociaż mu ten starczy chyba. No a tamta jest taka 3/4 tamtej, co było tamtej, nie? Znaczy się tak wysokościowo, nie? O.
Więc... Ty czwarty tamty, co była tamta, no. No, wysokościowo, nie? I trochę chyba krótsza też jest, nie? Znaczy czwarte No, tamte pewnie jest co, tak. no, co tamte, no. Może trzy piąte, o, tak to jest. Tej... No, może jakoś tak pewnie będzie, bo kurde, pryzmy galantki tam pan sypie. Chodzi tak jeden pan i tak wyszum. No. Niki wie, o co chodzi. O Boże, ani mi nie mów. No, tutaj teraz trochę do obkosa, oblecę tą kukurydę, ale tak, nie wiem, znaczy nie wiem. W realu nagrywałem pryskanie, ale nie pamiętam, jak to się jeździ. Ginek, jak to się jeździ, jak się pryska? Zazwyczaj raz przy razie. No, ja na razie sobie do wykopu przyjąłem tu. Ale w koło też, ja nie, ja ten, ja os, pierwszy raz jak pryskałem to w koło, a później już ten, raz przy razie, bo tak ten się pomyli. A uprawnienie ma? Tak, tak. No. Ty, ale nie przemyślałem, bo pojechałem dalej do obkoła, nie? Ja się do obkoła dalej pojechałem, nie? I nie wiem, czy mi starczy, więc będę musiał chyba jechać dolać. No i już wiem, że ten opryskiwacz mi będzie mały, nie? Za niedługo. Bo jak na Już jedno... się znały. No, jak na jedno pole muszę dolewać tyle razy, dobrze, że Biarckiego nie kupiłem. Nie, bo szerokościowo to nawet, nie? Ale ten, pojemnościowo, nie? Dla mnie to tam pojemność nie ma znaczenia, byleby szeroko waliło i pojemność nawet może być pół tony, znaczy 500 litrów, ale jakbym miał lance takie 20 metrów, to wej. No i hydrauliczny na pewno będę już kupował ten kolejny, nie wiadomo. Może Biarckiego trochę. No. Ty, a potem coś powiem, tylko nie przypomnę. Okej. Bo nie wiem, czy nie zapomnę. Może mi akurat starczy tego oprysku, żeby z powrotem wrócić. No, ja nie kukurydzę. Wiem, czy mi w tym celu nie wystarczy oprysku. No mi na pewno nie. Ja już widzę to po pierwszym polu, że nie. No mi też tak się da, bo mi tylko jedna beczka została. Może się mi jeszcze dwie, ale ja już tu widzę, że nie. Nie, no tobie starczy, tak? Starczy, bo ja jeszcze mam 6-7 hektarów. A tam opryskałem 4 i prawie cały opryskiwacz. Dobra, tutaj co jeszcze opryskałem, bo tu nie było opryskane. Dobra, jeszcze trochę. Dobra, i koniec. Się wypryskało wszystko. Dobra, halogeny są w tyłu zapalone. Niestety halogenów nie mam do góry na kabinie i też tak trochę opryskiwacz jest zasłane, no ale w miarę daje mi tak. Czekaj, nie wiem ile tego tam zalać jeszcze tego prysku. Dobra, zalejemy do pełna i... się prysku. Nie wiem jak to no, się... No, prysku. Nie wiem jak to się nazywa tak fachowo, tak jak to się dokarmia tu, nie? To jest oprysk, no opryskać i koniec, a co? Słyszałem kiedyś takie fajne słowo jak fungicyd. I nie wiem co to jest, ale tak fajnie to brzmi. Jak? Fungicyd. Fungicyd czy herbicyd? Fungicyd. Możliwe, że to są fungi. Znaczy nie wiem, słyszałem takie słowo i nie wiem, tak jakoś mi weszło do głowy teraz, więc może to na to jest... pewno to jest opryskiem, bo herbicydy to są chyba te na chwasty. Może. Albo na grzyby. A fungicydy mogą być w sumie na dokarmianie. Nie wiem, Ginek, jak za rok będziemy o tym gadać, to mi powiesz, bo już raczej cię nauczę tego w tej szkole. No, już pewnie coś będę miał. Wiesz, jak będzie coś o opryskiwacza, no to pewnie powiedzą, nie? Opryski po ochronie roślin, jak już. A, albo środka ochrony, albo ogólnie opryskiwacza, nie? No, jakbyś kursy robił w szkole. Bo teraz w szkole druga klasa, nie? Ci, co mają 18, to na kombajn robili. O, gdzieś tak, pewnie sobie zrobię. No i jedna osoba chyba do kółka idzie do nas, na Lizyna. To wiem. Albo na prasę. Mówiłeś. On sam nie wie, ale no. Ale no. Ale gdzieś idzie. Na pewno do kółka, nie? Znaczy na pewno, no chyba, no nie wiem, nie chcę tu pierdolić, bo nie wiem. Ale te dysze jednak by się ten przydało wyrzygać. Bo... Lance. Lance. Ja wiem, no teraz jakbym podniósł, to dopiero by je, ej, czekaj. Dobra, w żadną stronę się nie chcą podnieść, no to tak, nie? A może na jakiś klawisz? Właśnie nie, ani J, ani N, ani nic, ani MK, ani... Ale nie, wiesz, tam jakiś inny, bo to... Nie no, to tak to by było pod tebą, oryginalnie jest pod tebą. A nie wiem kto jest nadal pod tebą. Opryskiwacza nawet nie wiem.
Kurde, par 11 wieczorem, nie? A ja sobie kurde do wszystko. A ja Łubin. Boż. No, trochę czas zwolnię, bo nie chcę, żeby 24 minęła. A, no, no tak, tak, bo ten. Ogólnie pisaliście tam w komentarzu, ktoś napisał, żeby ten, żeby zrobić odcinek z ten, skarbienia krów. Niestety te krowy tak mało jedzą moje, że, znaczy tak mało jedzą. Najwięcej to one jedzą zboża i trawy, jak im się da, nie? A tak to one nie jedzą za dużo tego TMR. To zanim one mi ten paszowóz zjedzą, co ja dałem, to jeszcze trochę potrwa, więc może w następnym odcinku, może w następnym, nie? To się jeszcze wszystko okaże, ludzie. No tak, ale nie no, przedziśnikami może byś zrobił, nie? Jak przedziśnikami? No tutaj przedziśnikami, jakby zanim będą żniwa. Może tak. Ogólnie jeszcze nie wiem, jak ja to zrobię, to opryskiwanie tutaj następne, ale raczej ten. Raczej powiedzcie mi, raczej poza odcinkiem już opryski nie będę robił, myślę. Jakbym miał rzepak, to na ten, na sklejanie jeszcze robił, ale to nie wiem. Na co? Na sklejanie. Takie sklejanie. Na rzepaku. A dosuszanie. Sklejanie. Ty, no nie wiem. Na dosuszanie mało osób, która pryska, z czego tam się orientuje, z tych vlogów i tak dalej. Na sklejanie pryskają, żeby tam może się nie wysypało z tych, może nie wiem. Ja miałem raz rzepak i nie polecam. Nie, dwa razy miałem rzepak. I raz nie polecam, a drugi raz to ładnie wyszedłem. No to bo na sklejanie nie pryskałeś dlatego. O. Ja ci mówię, bo ja wtedy tylko na chwasty pryskałem i dokarmiałem, a tak to więcej nic. No. Nie, bo tak to wiesz, pierwszy rok to nikt nic nie wiedział, nie? A to rzepak to była praktycznie nowość. No, jeszcze 5 lat temu. Nie no, 5 lat temu to już nie. Ue, więcej jak 5. Gdzie? To przed komunią moją było. To już 7 pewnie. Komunię ty miałeś 7 lat temu. Co? No, 8? To już... To z 10 lat temu może. I ty pamiętasz jeszcze jak 6 lat. No, daj słowo, jeszcze tego starego filmeta mieliśmy. To pewno ten, wagony z kurami przyjechały i dlatego. Tak. Takim starym filmetem pryskaliśmy. A filmety chyba dobre. No, ale ten, później w środku zaczęła beczka już gnić, nie? Bo ona taka, wiesz, była tak, z takiego włókna, jak mam ten dach w ten przy 30. No i zaczęła gnić i ten, dziury się porobiły i to sprzedaliśmy komuś. A, no to ja też mam filmeta, ale plastikowego. Ale ten, a ten opryskiwacz to tak naprawdę to był ten filmet, co miałem to z PGR-u, bo dziadek ten, bo ciocia w żarach wprowadziła ten księgowość i Komenda był przetarg, żarach? Bo zamykali PGR-y, nie? Był przetarg i dziadek kupił opryskiwacz. Komenda policji w żarach? Ej, a ty mi powiedz, oprysku to mi nie starszy do końca, ale to już nie będę ten, bo to i tak koniec przejazdu, dobra. Ja sobie z tej kukurydzy wyjadę, sobie na dróżce złożę opryskiwacz, bo tyle to tam już się, tyle to się nic nie stanie tej kukurydzy. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodobał. Musisz zobaczyć, ile jeszcze jest minut, bo jak jest mało minut, to się potem dogra. Nie, jeszcze. No już to dużo jest chyba. 18 jest, a ja nie chcę was wynudzać tymi właśnie tymi opryskami i tak dalej. No, o, jak będą żniwa, to zrobi dłuższe. No, żniwa na pewno będą dłuższe, bo to bizon, to wiecie. No i trzymajcie się do kolejnych, trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć.